No tak, po tym meczu zostaje bardzo, bardzo duży niedosyt. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, gdzieś brakowało czegoś na końcu, żeby nie wiem, lepiej w tym polu karnym trochę, nie wiem, nawet pół sekundy szybciej nabiec. Niestety nie udało nam się strzelić bramki, tym bardziej jeszcze jedna nieuznana po VAR-ze i tak samo karny odwołany też po interwencji VAR-u, więc no, naprawdę bardzo duży niedosyt. To szczęście właśnie tak jak mówisz, nie sprzyjało dzisiaj, to nic, teraz trzeba przez te dwa tygodnie odpocząć przede wszystkim, potem wziąć się do pracy i wygrać za dwa tygodnie w Poznaniu. No tak, teraz mamy przerwę na kadrę, więc myślę, że szybka analiza tego meczu. Na pewno w tej przerwie skupimy się na tych momentach, fragmentach meczu, które jak mamy do poprawy i postaramy się nad nim popracować jak najlepiej. No i chyba wypada podziękować dzisiaj kibicom za to fantastyczne wsparcie, jak zawsze. No tak, kibice naprawdę pomagają nam, są takim dodatkowym zawodnikiem, jak to się mówi. Naprawdę czujemy ich wsparcie i chcemy ich zadowalać w każdych meczach. No dzisiaj się niestety nie udało. Tak jak już powiedziałem, że czujemy bardzo duży niedosyt. No i postaramy się już w najbliższym meczu po przerwie wygrać i żebyśmy wszyscy wrócili do tych dobrych humorów, że tak powiem.